No dobra, mamy to. Jeszcze ty trochę tylko. Jak to wyglądało kalendarzowo? Conquer Ember na koniec miesiąca. Dobra. To mam. Obskoczę szybko żarełko na początek. Bo nigdy nie jestem pewien, czy po misjach oni... No właśnie, nie jest odmotywowany, więc wypadałoby to naprawić. Więc jak wszyscy wiemy, bez porządnego żarełka nie ma nauki. Cześć Sebastianie. Najbardziej zawsze mnie denerwuje, kiedy pojawiają się takie motywacje rzędu 75%, że człowiekowi trochę szkoda zużywać na to punktów, ale jednocześnie no nie ma pełnej, więc OCD nie pozwala. A zazwyczaj po misjach właśnie tak to mniej więcej wygląda. Więc trzeba obskoczyć dosłownie wszystkich. Chyba, że ktoś ten MVP dostał. Cześć, Biki. Dobra, Hilda. 84 sekundy syna w PSL. Szczerze mówiąc, to boję się zapytać, jak dochodzi do takich wartości. Czyli co, jeszcze tylko Hilda potrzebuje? Bo tak, Konstans i Ferdinand mają. A z tych ludzi, z których normalnie korzystam, to chyba tylko Hilda. Więc dam jeszcze byle kogo, żeby był. No dobra, to żarełka mamy obskoczone. Nie chcę kończyć dzisiejszego dnia. Jak mam tabelę przystać i z tym, to mi się później nie nabija, to żaden problem. W sumie to ciekawe, dlaczego tak to się dzieje. Pomyślałbym, że nadrobi w tym czasie po prostu, a nie że będzie po prostu nabijał delay, jak tako. Ale kim ja jestem, żeby się znać na takich rzeczach? Dobra, gdzieś tu widziałem Manuelę, że była. Czy ona nie tu była? Nie, ona tu była, dobrze widziałem. Obawiam się, że mogę nie dobić do tej eski teraz, jak o tym myślę. Znaczy S+. Ale może. Może jestem to ode mnie zbyt ambitny i w ogóle, ale po cichu gdzieś tam sobie w głowie myślę, że może jednak. Nie ten przycisk. Coś jeszcze chciałem. Ktoś. Kaśka. Kaśka będzie. Kasiu, gdzie jesteś? Tu jesteś. Teraz tylko tu wrócić. O. Zastanawiam się, ile przejść by wymagało, żeby wbić sobie wszystkie S-skille na S+. Podejrzewam, że zdecydowanie nieprzyzwoicie dużo i nawet nie chcesz tego podejmować. Cześć, Placku.
Co jeszcze z ważnych rzeczy? Questów chyba nie miałem do wzięcia żadnych. Nie, nie widzę, że były questy. Jeszcze sobie tylko support do Oblesa, z tych, które mam. Słynne ostatnie słowa. だからその詫びにまた紅茶を入れてほしいな。礼を書いていたことはお詫びよ。だが紅茶を入れるのは断る。以前君には紅茶の入れ方を教えただろう。自分でできることは自分でやりたまえ。 O tak, uderzać do motywacji Ferdynanda. Jesteś taki dobry i w ogóle. Jeszcze tylko niech powie, że chciałaby to jeszcze raz zobaczyć. ヒルド、実は君、紅茶にかなり詳しいんじゃないか。全然詳しくないよ。あなたのやり方を見ていて、なんとなく感じただけ。器の持ち方も優雅だし、注ぐ音も上品で、五感丸ごと癒されちゃった。いや、私は単に伝統的な作法にのっとって入れたまでだが。そうなんだ。でも、 本当に伝えたいのはここから。フェルディナント君の紅茶にはね、飲む人への愛があるって思ったの。美味しく味わってもらいたいっていう心。私飲んだ瞬間に感じたんだ。まあ他人に出すものだからな。そのくらいの愛は込めるさ。だが正直驚いたな。紅茶に対するこだわりなど気に留めないものも多いから。 君にそう思わせては仕方がない。もう一杯だけ入れてやるとしよう。本当？やった！ありがとう。あ、茶器を選んでくるから少し待っていてくれたまえ。あお。フェルディナント君って単純。でも本当に優しいんだな。 Trochę niepokojące, jak łatwo Hilda potrafi wszystkich dookoła wykorzystywać. A, może nie wszystkich, ale nie przyzwoicie dużo osób. O, to jest Uryłaszino-Himegimi. そんなことはありませんとも。私にとってあなたはいつまでもまばゆいばかりの歌姫、姫君なのです。5歳で初めて歌劇を見てから6年間、あなたの。ちょっとよしパパだパ。ファンボイスとアルバスチェしてくるでしょ。学園にも等しいもの。絵も言われぬ私服の時を私に与えてくれた。まあ。じゃあ、不に用意したきれいな言葉のS。 あら、やだ。目にゴミが。中でも、あなたの剣舞と歌が華麗に融合したあの演目が一番印象に残っています。剣を片手に舞台上を舞いながら、勇壮な歌を高らかに歌い上げる。私が初めて剣を握ったのは、鍛錬でなく、その剣舞の真似をするためだったのですよ。あら、そうだったの。あなたの武具好きも、 元を正せば、私の剣舞が始まり。その通りですよ。あなたのおかげで、今の私があるのです。それはちょっと言い過ぎだと思うけれど、でも、私の舞台があなたの人生に影響を与えたなんて光栄ね。光栄なのは私の方ですよ。あなたという存在に巡り合わせてもらった。私がこの先、誰に恋し、誰と結ばれようと。
Czy to nie jest już trochę za ciężkie, jeżeli chodzi o uczucia? Tak, tak odrobinkę. Tak ociupinkę. Manuela przypomniała sobie, jaka jest na co dzień i takie... Well... Fuck. Taki kompletny dysonans między tym, co ona wie, a tym, co ludzie o niej sądzą. Czy teraz z kolei usłyszymy od Manueli o tym, jak ktoś ją zainspirował za dzieciaka? To bardzo mało subtelne. Nie, szczerze mówiąc, nie wiem, czy na miejscu Manueli przyjąłbym to jako komplement, czy pojazd po jej codziennym stylu życia. Manuela, anata to iu hito wa. Jōdan yo, jōdan. Katakurushii hanashi wa nigate na no yo. Demo, anata no konomi wa hontou ni shiritai wa. Donna josei ni hikareru no kashira? Chować swoich facetów. Manuela przychodzi. Tokubetsu ni sono shitsumon ni kotae yo. Watashi no konomi no josei wa mono shizuka de yasashiku, ura omote no nai seiso na hito da. To było takie dosłownie, weźmy wszystkie cechy Manueli, znajdźmy ich kompletne przeciwieństwo i powiedzmy, jaki jest mój ideał. Czy coś jeszcze mam do załatwienia? Tak, jeszcze będę tu wracał, więc chyba możemy sobie na spokojnie i dzisiejsze zwiedzanie skończyć. Łagodny sposób na powiedzenie, nie jesteś w moim typie. Nawet nie jestem pewien, czy łagodny. Co ja chciałem? S plus spróbować wbić na parę postaci. To na pewno. No, Konstans jeszcze ma szansę jako tako. Zwłaszcza jeżeli będą jej dobre rangi tej wchodzić. Lizita chyba trochę mniejsza z tego skojarza, chociaż nie, też ma. Ma szansę. Dawaj wszystkie rangi. Bernadetta S plus nie wbije raczej, prędzej A plus w koniach. Nie, bo tak jeszcze patrzę, kto może potencjalnie wbić tę rangę, zanim go skończymy. Tak, żeby się, powiedzmy, opłacało. Bo wydać punkty tylko po to, żeby je wydać, to też tak trochę... Człowiek czuje marnotrawstwo gdzieś tam w głowie. Ty nie, ty raczej nie...
Peta może eskę w mieczach. To nie wiem, czy nie lepiej było jej zdjąć wtedy te drugorzędne łuki, żeby miała szansę jak tako. Hilda może by plus w lataniu, ale to niedobrze, może jej się wbić przy okazji w albo walka, albo po prostu tego dodatkowego szkolenia dla latajek. Setę w co najwyżej w Authority albo w Lance? Może w Lance. Czy coś jeszcze? Niech będzie w takim razie. A dobra, dobijemy ci. Nie pamiętam, czy B plus w ogóle cokolwiek sensownego da, prawda? Ale. Nope. No nic. I mówiłem, że chcę zmienić cel dla Pety. Peta. Custom focus na same miecze. Czy ktoś jeszcze ma coś, co mogę chcieć zmienić? I Heldowi na same Lizon mogę dać. Fredkowi zmienię na Lance. Lance i ciężko zbroję. Powinien mieć szansę dobić jeszcze oba. Bernadette, niech ma łuki. Może, podkreślam, może jeszcze dobije. Tobie zmieni na sam Lizon. I Konstans też ma sam Lizon. No i chyba styknie. Mówienie lepiej mnie naprawdę uspokaja, zajmuje dużo czasu. Co powinien robić, kiedy wizyta przez, w stawie będzie zbyt czasochłonna? Opisz swoje historie rybackie. Tak właśnie powstała pasta o fanatyku wędkarstwa. Czy naprawdę chciała się uczyć fizycznych umiejętności? Przyjaty. I kolejne urodziny. Lorenz. Nope. No nie powiem, doskonałe, wyszły. Patrzę sobie na to, że Setef nauczył się magii i takie... Ech. Whatever. Czy ja powiedziałem Setef? Felix, Jezu. Shinji pijana, bo nie wspomniał Zomo, jak to mówią. Dobra, nie mamy paralogów żadnych, ale możemy się pobić. Tak najzwyczajniej. Ale opluted. Nie wiem, o czym mówisz. Zastanawiam się, czy te walki, które teraz robię, czy mi wystarczą, czy nie będę potrzebował jeszcze przynajmniej jednego zestawu w, na przykład na następny weekend zrobić. 10 jednostek, czyli standardowy zestaw. Dałem w końcu te slotkrity. Bo zacząłem się już naprawdę zastanawiać, czy na pewno to zrobiłem. To jeszcze tylko się przyjrzę z przedmiotami. Czy wszyscy mają? Ale wydaje mi się, że wszyscy mieli to, co trzeba. Tak, wszyscy mają. Możemy lecieć.
naszym celem jest tylko pobicie przeciwników. Co to za absolutnie chujowy setup? Kto ma tyle zasięgu? Ty masz tyle zasięgu? A, tu są przeciwnicy, to wiele wyjaśnia. Dobra, z tego co widziałem, on zabije mi CTF-a ze swoim prawdopodobieństwem. Albo raczej z wystarczająco dużym, żebym się tym przejął. Więc muszę na razie wycofać stąd magów. Chyba, że. Essa? Tobie na pewno muszę broń zmienić, bo tutaj Kugel to nie jest coś, czego powinna się używać. Kto mnie tu bije? Kto mnie bije? A, z dołu, okej. On ją zabije, jeżeli trafi, więc chyba... Zrobię taktyczny odwrót. A że przy okazji ma zasięg, to inna sprawa. Dobra, teraz będzie tylko Feldka. Dużo zadaje, jedno. Rozumiem, że to są te dziwne, śmieszne, złote misje, gdzie... Teoretycznie przeciwnicy są silni i kompetentni, ale... Jezus. Chyba na razie nikt mi to wystarczy. Generalnie to jedna z tych misji, gdzie wydaje mi się, że dużo lepiej wyjdę na tym, że po prostu będę czekał na przeciwników, aniżeli sam się na nich jakoś specjalnie rzucał. Czy jak rozumiem, dzisiaj jest dzień bez krytów. No i może być, po prostu dziwnie. Okej, to jestem bezpieczny. Zakładam, że wyeliminuję ich wszystkich, a powinienem. Zabiję, zabiję. A, czyli wydaje mi się, że powinienem być w stanie już w miarę bezpiecznie do przodu się posuwać z tej pozycji. Dlatego tak też uczynię. Bo teraz musiałyby się stać naprawdę jakieś kompletnie absurdalne rzeczy, że nie był w stanie zabić tego przeciwnika. Abstrahując od tego, że on mnie będzie dublował, więc ataki wiwernami tutaj nie są zalecane. Ale tu mnie ktoś atakuje, to nie. Czyli tak do przodu. Wierzę w RNG? Tak! Nie tym razem! Tak, dzisiaj zdecydowanie dzień z mniejszą ilością krytów niż zazwyczaj. Tyle już jestem w stanie powiedzieć z całą pewnością. Dobra, czyli mam dość sporo wolnego miejsca w tej chwili, przynajmniej tyle dobrze. Wydaje mi się, że Lizda może tutaj tak podziałać. Nie mówię, że zabijać, ale przynajmniej trochę coś robić.
Oni trafiają. Najgorzej. Czy tu ktoś ma zasięg? Nie, więc mogę bezpiecznie do przodu lecieć. Chyba to będzie to. Belni weź podjedź. Ona nie trafi. Wow! Miałem nadzieję, że przynajmniej jak raz nie trafi, to za drugim razem wejdzie, ale chyba za dużo wymagam. No dobra, nie, to nie. Myślałem, że może Fredek da radę gwarantowanie zabić, ale widzę, że raczej nie tą razą. To był ładny level up. Magia nie powinna być aż tak groźna. 20-30. Paradoksalnie Lizitea tutaj jest w dużo lepszym położeniu niż gdyby szła do przodu tak naprawdę, bo przez to ile ma zasięgu, to może spokojnie ostrzeliwać wrogów z tej pozycji. Do przodu. Okej, to nie było takie do przodu jakbym chciał. Ona umrze, prawda? Przeceniłem odrobinę jej. To się już więcej nie powtórzy. Gdzie był ruch do tej? Dobrze, gro, rozumiem. Mam nie robić autowalk, bo jej nie myśli. Zapamiętam to. Okej, to teraz skoro już to mamy. Jako tako powiedzmy z głowy. Bo tu jest Maki. Dobra, powinien być w stanie go zdjąć na hita. I teraz pytanie, na ile ambitnie się czuję. Tak! Ja on to przeżyje. Najgorzej. Tego nie przeżyje. No weź to wywal w sumie do konwoju, bo i tak nie korzystasz. W protagonist... Ktoś dubluje protagonistkę? A nie, bo to gauntlety, okej. Okay. To wszystko wyjaśnia. Dobra, co teraz? Bo nie być w stanie... Jak dobrze pójdzie... A nie poszło dobrze. Chciałem powiedzieć, że jak dobrze pójdzie, to będę w stanie je zabić, ale chyba nie tą razą. Zabijesz, zabijesz. Kolejny poziom wpada. Jest, Fredek ma dużo HP, jak tak patrzę. 60. Dobra, ile wy zdajecie? 21 razy 2, 24, 12 razy 2. Czy możesz ją wyleczyć? Możesz. Czy to jakoś wpływa na jej kruchę? Nie. Czyli teraz powinienem być w stanie tak naprawdę wciąż bezpiecznie przeżyć, jeżeli jeden gie mnie nie wyrucha. On to przeżyje, więc tu nie jestem bezpieczny. A stąd nie będę miał zasięgu na atak w tamtego łucznika. Więc pas. Peca może podejść do przodu, odemina. I czekamy na ich akcję. To nie powinno się nic dziwnego stać, raczej. Czemu udało? Jest takie zbalansowane.
Holy fuck. Aż to jest głupie. Ja dosłownie mógłbym jedyne co robić to naprawiać Wodao i wystawiać protagonistkę, żeby nim zabijała. I podejrzewam, że skończyłbym równie dobrze. Chyba teraz tak. Ty weź wylecz Hilda. Trochę mniej niż chciałbym, żeby wyleczyła. A to oznacza, że ty też możesz wyleczyć Hilda już do pełna. Teraz tak. Ty nie masz szans go zaatakować. Więc wydaje mi się, że tamta pozycja jest chwilowo odrobinę nieoptymalna. Ale teraz już jestem pewien, że reszta może zabić charge. I nie dam sobie mówić, że jest inaczej. Jeżeli ktokolwiek teraz umrze, to koluje bullshit. Okej, nie umrze. Tutaj znowu Lizita nie za bardzo ma co robić. Zresztą ogólnie już została tylko ta jedna grupka tam. Więc resztę walki sobie przeszarżuje po prostu. No i dobra, teraz, teraz się mogę już bawić jako tako. Nie zabiję go na hita, więc to odpada. To zabije na hita. No i letawi. Dobra. Pan polegał na tym, że jeżeli by nie zabił na hita, to ona sama by umarła, więc... Taki był mniej więcej mój wybór w tej chwili. Zabijesz? Idealnie na styk. Dobra. Trafi czy nie trafi? Nope. Fine, I get it. Nigdy nie pamiętam, czy Meteor trafia też sojuszników, szczerze mówiąc. Nie jestem pewien, czy chcę to sprawdzać, szczerze mówiąc. A to po trafienie. O, trafiła. No i co? Dużo kasy spadło. Nie, żebym jej jakoś pilnie potrzebował, ale... Chce mi się jeszcze raz, wierzę. Nah. Wy jakoś robienie tych samych misji dla mnie jest zawsze takie... czy muszę? Czy naprawdę muszę? Standardowa dyszka. Dla potwierdzenia, czy komuś się coś popsuło. Wiecie co, skoczę do Blacksmitha. Nie żeby stworzować, tylko żeby naprawić Wodao. Tak na wszelki wypadek, jakby coś głupiego się stało. Niestety kosztuje to te materiały z bestii, więc... No, niestety. To już jest akurat czyste lenistwo, nie przejmujcie się mną. Lista nie potrzebuje. Feldkowi bym to lance. Nie, nie naprawi. Tobie nie ma czego naprawiać, to nie ma czego, tobie nie ma czego. Setef? Jeszcze jest ok. No dobra. Ja zapytać, czy to jest taka mała mapa, ale zobaczyłem potem, że na górze jest jeszcze rodzaju przeciwników. To jeden z pierwszych razów od dawien dawna, kiedy bestia jest przy nas tak naprawdę na początek. Stąd tylko bolting.
あと何度戦えばいいのかしら。Dobra, jak to załatwić? Najprostszą metodą byłoby zwarpowanie się pewnie. Znaczy, generalnie wydaje mi się, że mogę tutaj zrobić sporo rzeczy, tylko dużo moich opcji zależy od tego, czy ta bestia jest w stanie... Nie powinna być w stanie zabić Konstans. Więc wydaje mi się, że jeżeli zabiję tych przeciwników tutaj, to Konstans będzie miała drogę otwartą, tak naprawdę. Ale to mówię, na razie to jest w kategorii przemyśleń, a nie pewności. Ona nie trafi, jak tak zrobię. Powiem więcej, ona też nie trafi, jak użyję Weapon Arta, jakiegokolwiek. A propos trafiania? muszę coś zrobić młodego. 11 to za mało, still. Jeżeli trafi. A trafia. Tylko pytanie, czy przeżywa potencjalnie 23 razy 2? No właśnie nie, to jest ten problem. Twardek powinien przeżyć takowy atak. 9 razy 2, no od razu lepiej. Dobra, czyli też wystarczy, że podlecę tutaj. Tylko powiem poka tym, że oni to przeżywają. Holy fuck, ale już oni są tankowaci. Boję się ich. Nie idą i się ich boję. Przysięgam, że Swordmasterzy to najgorszy są od przeciwników do radzenia sobie. Bo nie dość, że zadają w piździe, to jeszcze dublują. I nie da się. I ich się nie da zdublować nikim tak naprawdę. Ty zadasz. Dobra, na tyle, że przeżyje niezależnie od. Rzeczy nie w tym miejscu. Tu. Nice. No i dobra, ta pozycja powinna być już bezpieczna, chyba że coś naprawdę dziwnego się stanie. Cześć, Eino. Swordmaster najlepsza klasa. A i nie wiem, zazwyczaj grałem w Fire Emblem, to miałem wrażenie, że miecze są jedno... raczej silniejsze. Choćby przez to, że tłę trafiają. Chyba bestia się już nie lita. Na szczęście nie ma kryta. Więc wszystko... Wszystkie 2 HP zaplanowane, nie przejmujcie się. I teraz powinienem móc w miarę łatwo zgambitować to cholerstwo. No i nie, żeby Kanto w trzech domach było jakoś specjalnie słabe. Kto mnie ma gambity, Jezu Chryste. Jeszcze jeden na dole został. Tak naprawdę może się nim zająć ktokolwiek, w tym przypadku kimkolwiek będzie Hilda. O ile trafi. A jakoś w nią nie wierzę. Kurwa, czemu 44%? Holy fuck! Nie
Niesamowite. Kawalerzysta się będzie do tej bestii dobierał. Ile ty masz zasięgu przede wszystkim? Tyle. Czyli potencjalnie mogę w tej turze zdjąć bestię tych dwóch i nikt się nie będzie dobierał do moich pozostałych jednostek. Czyli nieźle. Tylko teraz muszę jakoś wymyślić, jak to zrobić, żeby zdjąć i bestię i... A tym się zajmiemy za chwilę. Na spokojnie. A jeszcze raz. No, czyli możesz trafić. Nie wiem, czemu wydawało mi się, że nie mogła zaatakować tego przeciwnika koło Feltka. A propos Feltka. Panie Feltku, ma pan robotę. Jedną, jedyną. Pierwszy pasek HP poszedł Diabli, jeszcze drugi. Ile? 71. Nie powinno być problemu. Podkreślenie słowa nie powinno, bo z tym to rzeczywiście różnie bywa. Zwłaszcza, że ta bestia jest jakoś nieprzyzwoicie szybka, jak tak patrzę. Ajajaj. Dobra, czyli mogę teraz podejść kawałek bliżej, na spokojnie. Nie aż taki kawałek, ale zawsze coś. Zresztą nawet bez kryta by zabiła, więc w tym przypadku akurat jakoś specjalnie się tym nie przejmowałem. Tak samo jak tutaj bez kryta bym spokojnie zabił. No ale generalnie to tak, tak naprawdę... Jakbym się bardzo uparł, to podejrzewam, że mógłbym szkolić większość misji samą protagonistką w tej chwili. I nie miałbym z tym jakiegoś większego problemu. Główny powód, dla którego nie warto tak robić, to jakieś misje, które mają przeróżne, dziwne, śmieszne wymagania, które mogłyby przeszkodzić w takich planach. Byle w solo run. Właśnie podejrzewam, że jakby się bardzo uprzeć, to by się dało, niekoniecznie na maddeningu. Ja przypominam, gram na hardzie, nie na maddeningu, tak żeby nie było wątpliwości. Lepeta, weź się przestań tu. Lesvitea, podleć tu. Fajny poziom. Tylko czekam, aż w magiczny sposób wpadać na jakieś statkapy. Zakładam, że nie będzie to jakoś super prędko, ale domyślam się jednocześnie, że szansa na to istnieje jak najbardziej. Czy jesteś w stanie go zajść na hita? Tak. Z ciekawości. 4. O mój Boże. 4%. Najgorsze jest to, że znaleźliby się ludzie, którzy powiedzieli, że to wciąż nie jest szansa zerowa, więc nie będę ryzykował. Ale to nie jestem ja. Powiem tak, jeżeli 4% do trzeciej by mnie zabiło,
to miałbym dużo większe problemy niż LNG dopchające mnie w dupę. Wtedy bym się zaczął zastanawiać, czy nie warto pójść w totka zagrać. Tak, ciekawości. Kek. Zastanawiałem się, czy Bolting zabija, ale z tego co widzę, tak. Coś czuję, że misja na koniec miesiąca będzie bardzo zabawna. Tak wam powiem. Za pierwszym razem, jak ją przechodziłem, bo to jest misja, która pojawia się też w innej ścieżce, z tego co pamiętam, to przysięgam, że ani odrobinę jej nie serowałem. Tak wiecie, ani odrobinę zero, absolutne zero sera. I nie miało to absolutnie żadnego związku z Warpami, przysięgam. Hilda, wierzę w ciebie. Nie powinienem cię wiedzieć, ale wierzę w ciebie. Take that. Czy stąd ktokolwiek będzie miał zasięg? Nie. Tak. Jest, ty masz zasięg. Essa? Czy będzie jakaś nowa misja? Czy wciąż ten sam zestaw? Sealed Forest. Dobra. Mam trzy misje do wykorzystania, to będą trzy misje do wykorzystania. Pomidory koktajlowe, gdzie abonicje są wysokim po klawiaturze. Czy koktajlowe to nie były te maluteńkie pomidory? Czy mylę w tej chwili z jakimiś? Nic, tylko w ogóle ich nie nadziewać, tylko jeść całość i palcami albo coś. Coś z broń mi się zmieniło? Chyba nie. Głównie dlatego, że atakowali głównie moi magowie, którym się regenerują. Rozdzielone jednostki. I to jest ta mapa, w której po raz pierwszy protagonistka się przebudzała, z tego co pamiętam? Chyba tylko teraz, jak wyglądają zasięgi? Ogólnie to, z tego co widzę, jestem poza zasięgiem większości oponentów. To muszę się zająć tą łajzą. 39 nie. 38 nie. 42 może być. Bardziej najważniejsze, że przydałoby, żeby podlewelować jakieś inne postaci. Ale kto by się przydał takimi dobytkami? Okej, nie bądźmy aż tak ambitni. Można być ambitnym, ale nie do przesady. Chowanie się po lasach to song. Żeby nie było, chowanie się po lasach i na skali latającej mi nie ma absolutnie żadnego sensu, więc tego nie będę jakoś specjalnie odczyniał. Czemu oni wszyscy się na tę flankę rzucają? Jezu. Zwłaszcza, że jest tu ich czterech, a nie jestem pewien, czy dam radę zabić czterech na raz, szczerze mówiąc. Przy czym, no, nim się nie powinienem specjalnie przejmować, z tego co widzę. Więc tak naprawdę, tak długo jak zabiję całą resztę, to nie będzie problemu wielkiego. Strzelić dwa razy, bo chytniesz?
Nope. O ja naiwny. Jezu, te growfy. Jak chujowe mogą być growfy? Człowiek się czasem zastanawia. O, 21 siły, 31 kryta. Boicie, najzabawniejsza rzecz, jaką w życiu słyszeliście. Przysięgam, Flame ma wyższy poziom i zwiększyć postaci tylko dlatego, że jest spadowana z protagonistką. To nie powinno tak działać, ale kij z tym. Ona jest tutaj złym pomysłem, miasma dużo lepszym. Chyba Fedek to akurat twoja może. Zresztą ten Łot, z którym się będzie bił, też chuja może. Bardziej zbansowana niż Pera w Awakeningu. Nie wiem, o czym mówisz. Nie wiem, do czego teraz pijesz. Nie, 17 defa. Zastanawiam się, czy może nie będzie czegoś przeżywał, jeżeli go odpowiednio ustawi, ale chyba mu to nie grozi. A strzelę se. Po coś mam te meteory? Czy ja zdążę po tym uciec, czy nie? Tak. Ech, Kanto. Do tego dawaj statów, przy czym... Nie, zawsze miałem wrażenie, że akurat ten... Awakening był zbalansowany wokół tego, że... Adiutanci dają staty, więc w momencie, kiedy ich nie dają... to twoje jednostki same w sobie są zauważalnie słabsze. Czekaj, ty jesteś asasynem, czyli masz 48 speeda, holy fuck. Nie tykam się tego. Kijem tego kurwa nie tknę. Ja nic, przegonić to, prawda? Nie. Ej, on to przeżyje. Znaczy ja też generalnie już od dłuższego czasu nie rozważam tak naprawdę Fire Emblemów na niższych poziomach niż Heart. Wiem, że to nie brzmi jakoś super i w ogóle, ale... Po prostu w momencie, kiedy... O Jezu. Zapomniałem maila wyłączyć. W momencie, kiedy już jakieś tam doświadczenie się ma, to... Granie na normalu... Mam wrażenie, że trochę uwłacza ludzkiej godności, jeżeli chodzi o poziom trudności. A z drugiej strony, jeżeli mówimy o tym, że na normalu jest łatwo, no to też mogę po prostu powiedzieć, że albo wiesz, to normal i powinno być w miarę łatwo. Setef to przeżyje, powinien przeżyć. Ma 60 HP. 13 razy 2. YOLO! A w sumie co... Co ja gadam, jak YOLO? To nawet nie będzie YOLO! To może być trochę bardziej YOLO, ale... Wciąż nie powinien zastanowić tego. Fnatic Plus zbalansowany w jakikolwiek sposób. Fnatic Plus to jest poziom trudności dla graczy na zasadzie wiem wszystko, że z nami najbardziej popsute mechaniki. Wow! I gra rzuca wyzwanie właśnie takim graczom. Gra w osoby, które nie mają wyboru poziomu trudności. No tak, tylko w momencie, kiedy mówimy o Awakeningu, no to, to jest dyskusja na, powiedzmy, trochę inny temat, tak? Bo Awakening takowy wybór jednak ma, jakby nie patrzeć. Hmm.
Jeżeli moje dwie łuczniczki nie będą w stanie zabić tego jeźdźca Viven, to będę miał naprawdę ciekawe problemy w życiu, nie powiem. Okej, od razu lepiej. Peta, aleś ty mnie zaimponowała w tej chwili. To je to. Teraz co my tu mamy? Na pewno muszę się tej łajdy pozbyć. Sety w deszadę? Przede mnie szczęścia. Przy okazji nie należy się na obezwanie czymkolwiek, bo... Boing. No damage. Najlepiej. Hilda, trafisz go czy nie? Masz mieć problem, a z drugiej strony nie obezwiesz, nawet jak ktoś. Nie to. Bo to... Właśnie, to zwykły mieczownik. Znaczy zwykły. To bodaj asasyn, więc nie do końca taki zwykły, ale... Czy on ma tą abilitkę w ogóle, czy nie? Nie, nie ma. Zastanawiam się, czy ma tą abilitkę, która daje mu szans na instant killa. Na szczęście nie. No damage to coś, co często w Psychic Stones widziałem. Generalnie mam wrażenie, że w tych gameboyowych Fire Emblemach bardzo często mogło być tak, że jeżeli podchodził łucznik do generała, to generał miał takie... Nie. Powiem więcej, zdarzały mi się kompletne absurdy, typu podchodzi mag do generała, generał ma takie... Nie. A tak serio, co to kurwa jest? Dobra, gdzie będę bezpieczny? Tu będę bezpieczny. Muszę się teraz nimi zająć jakoś w miarę rozsądnie. Wydaje mi się, że jeżeli Bernie podjedzie na dół, to będzie w miarę bezpieczna. Tylko musi tak naprawdę na dół podjechać. I chyba go nie zabije. Chyba, że... Deda mi nie pomaga chyba, co? Nie. Musiałbym użyć Brave Bowa chyba. Za każdym jebanym razem. Znaczy, co nie, przepraszam, mogło być gorzej. Mógł ten kryt wejść na drugim ataku. Dobra, teraz mój problem polega na tym, że cała ta trójka ma zasięg na listę. Co oznacza, że Lizzie musi jak najszybciej stąd wypierdalać. Dobra, jak wygląda reszta moich problemów? Także ta dwójka ma dostęp do Hildy, żeby spuścić jej w pierdol. Granie oni, czyli 43 ataku, ty masz 30 obrony, 26. Nie czuję się... Pamiętaj tak, nie czuję się bezpiecznie ustawiając Fedka nawet w krzaku. Ustawiając protagonistkę w krzaku, będę czuł się znacznie bezpieczniej. Bo generalnie chodzi mi o to, że ta grupa raczej nie będzie w stanie zająć się tymi wszystkimi złodziejami, więc będę musiał się stąd wycofać taktycznie. Bo Meteor raczej mi tutaj wiele nie pomoże, no. Chyba wiem, że ty się musisz też wycofać. Może niekoniecznie tak daleko, ale od biedy też może być. Dobra, i teraz jak to wygląda? Ty bijesz dużo. Ty też dużo. A ty chcesz odejść. Dobra, czyli tak, generalnie jeżeli oni się rzucą na Hildę, to Hilda umrze. Jeżeli jedna osoba się rzuci na Hildę, to Hilda przeżyje bez krytów. Okej, czyli takich jest okej. Pomijając jakieś absurdy typu kryty, to powinno to wyjść. A z tego co widzę, oni mają generalnie 0% crit chance, więc...
też nie jest raczej coś, czym się powinienem przejmować. Od razu lepiej. Dobra, i teraz tylko dobić tą dwójkę, tak naprawdę zostało. Łatwiutkie. Dobra, czyli teraz chyba będzie standardowo zwiedzanie pod tytułem obżeranie się plus szkolenie miecza. Potem seminarka i mamy misję. Bo wydaje mi się, że nie chcę robić kolejnego tygodnia, patrząc na to, jak teraz mi szło. Nie czułem się jeszcze na tyle zagrożony, żeby czuć potrzebę pójścia na dodatkową misję. A misje fabularne zazwyczaj mają niższy poziom niż te złote, więc tym bardziej. Dobra, pewni, ty łap. Łuki może dobije. Chyba nie dobije, ale nawet nie mogę próbować. To tam jeszcze setę. Najbardziej z tych osób, które są, to chyba Flame będę mógł potencjalnie korzystać, jeżeli będzie misja więcej niż 10 osób. A plus, Reason level 5. Dobra, i teraz już tak naprawdę zostały osoby, z których nie będę korzystał. Jakkolwiek nie podoba mi się, że to mówię. Kto tam jeszcze jest? Same osoby, z których nie korzystam. Żyć nie umierać. Jak to się robiło? Autoinstruct? Chyba tak. Dark Knight Sylwek. I mean, zazwyczaj robię tak, że jeżeli kogoś robię Dark Bishopem, to z automatu zakładam, że będę chciał też go Dark Knightem robić. Nie wiem, od jakiegoś czasu ogólnie zauważam, że tak jakby mam dłuższe loading na Twitchu i nie wiem, z czego to wynika. Coś takiego, Finesse Blade, Fake poziom 5, Fake poziom 5, Max Prowess, czy nic ciekawego. Dobra, czyli czas na szybkie obżeranie się. Co ja mogłem spróbować zrobić certyfikat Sylwanowi, ciekawe czy by dał radę. Tak, obżeramy się najpierw. Będzie Manuela. I tak mamy więcej punktów jak naprawdę niż ich zużywamy regularnie, więc... To jest trochę taki na zasadzie dlaczego, nie? To jest właśnie taka ciekawostka, że na początku, gdy punktów jest za mało,
A pod koniec gry punktów jest za dużo. Nie ma czegoś takiego pomiędzy. Znaczy, nie, jest coś pomiędzy, jest w środku gry, ale... Nigdy nie miałem wrażenia w tej końcowej fazie gry, że mam... Że brakuje mi punktów akcji na coś, ja tak powiem. Prędzej właśnie mam takie sytuacje jak teraz, że mógłbym po prostu na Hama iść i nie wiem... poszkolić sobie umiejętności, których nie potrzebuję na kolejne przejścia, tak? Co przy okazji w trzech domach działa tak, że trzeba je wykupywać za renomę, tak? Więc to też nie do końca jest tak, że... To jest jakieś super fajne, przyjemne i wygodne. Felix Sylvan Hilda. Felix Sylvan Hilda. Czy jesteś co jednocześnie lubi... Tak. O mój Boże, czyżby udało mi się tym razem zapełnić wszystkie 10 slotów, jeżeli bym chciał jeszcze Felixa nakarmić? Bo jeszcze będę chciał dwa razy skoczyć na naukę miecza. A kto tam miał Felix? Felix. Zaraz się okaże, że nie mam materiałów na to, żeby zjeść z Felixem. No dobra, to teraz jeszcze tylko Manuela, skoro i tak już jesteś tutaj. To weź mnie pod szkół w mieczu. Widzę, że do dychy i tak nie... Znaczy do dychy, do S plus i tak raczej nie dobiję. Chyba, że napady zacznę robić jakieś kompletne solo rany. Zróbmy teraz coś innego, tak w ciekawości. Dobra, i kogo jeszcze chciałem? Kaśkę. Kaśka, poczkul mnie. Przysięgam, kiedyś biję to S+, ale to jeszcze nie jest ten dzień. To powbijanie z plusek. Konstans jest bardzo blisko. Jak dobrze pójdzie, to już tak naprawdę po tym miesiącu da radę. Bym powiedział. Lista zresztą też jakoś bardzo nie odstaje, powiedzmy. Tylko, że ona to raczej nie w tym miesiącu, tylko... Raczej w następnym. Kto tam jeszcze? Zobaczmy. Naiwnie mogę się łudzić, że Benny wbije SK. Znaczy S plus w łukach. Kto tam jeszcze? Ty możesz spróbować wbić SK w czarnej. Hildzie raczej wiele nie pomoże. Ty możesz spróbować wbić A we włóczniach. Przyda ci się. Dodatkowo wbijemy A plus biało. Edo, ale perfekty latają. Tutaj poziom piąty. Patrzę, wbijemy w mieczach. Ma jeszcze szansę na eskę, potencjalnie. I wsio. Co to chcę z nami pogadać?
話があるのだが、少しいいだろうか。Evidentnie nie mam wyboru. 以前、私は君を支えると約束した。真実に、君の正体にたどり着くために、そう言っておきながら、実は君についてまだ話していない。moje ulubione. Wiem, ale nie powiem. Jakie szczegóły? 5年前、レアが姿を消す前に、君について彼女に問いただしたことがあるのだ。レアは君が何者なのかを全て知っている。OK, czyli da wyjąć dosłownie wszystko? 君という存在を作り出したのが、Jest za nas odpowiedzialny. レア本人だと言ってもいいのかもしれん。W jakim sensie jest za nas odpowiedzialna? ここで今、レアから聞き取った断片的な話を、私なりの解釈を持って話すことはできる。だが、それでは意味がないと思い、今まで話さなかった。その考えは今も変わらん。ただ、レアを救い出しさえすれば、君は真実にたどり着ける。それだけは伝えておこうと思ってな。Czy to mam je zmotywować, żebym chciał bardziej uratować się, nie? To jest fumanka. Naraba. Może to takie ckie kwaite oko. Kimiwa. Watasia Reja ni totte. Cikasi miuci no yona moda. Jueni. To przez ten kolor włosów? To wszystko ten cholerny kolor włosów. Watasia Kimio misteru kotomo uragiru kotomo naj. Watasia itzmademo. Kimi no mikatada. Ej, to jest duży postęp od czasów jesteś dla mnie bardzo podejrzaną osobą i będę cię szpikował na każdym kroku. Ma, soda na. Rekshi jo, souyu rei mo skunaku nai. Da ga watashi ni kagitte wa arienai. Ma. Shinjite morau hoka nai ga. Somosomo watashi ni totte kimi wa sude ni kakubekarazaru sonzai ni natte iru no da.レアの同志だとか、君の身内だとか、そういった話を抜きにしてもな。この戦争の先に私が何を目指すのか、それはすべて君次第だと考えている。じゃあ、ポイントを打ち込むと、ポストとザビッシュ、ドスコナル。さて、なぜだろうな。我がことながら半じかねている。すべてにおいて特別な存在である君に。魅了されてしまったのかもしれないな。Wyobraź sobie taki film dokumentalny pośród sasów. 私にはそれ以外の選択肢はないようだ。私はこの未来を君に委ねる。Jego wspaniałe angielskie tłumaczenie Among Sas. A pa 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 pa. Pieczmowę nie planuję, raczej być dodatkowy walk. Najwyżej tego pożałuję na sam koniec gry. Ale wierzę, że nie będzie aż tak źle. Więc teraz sobie machniemy seminarkę z magii. A seminarkę z magii może poprowadzić najlepiej. Dorotka? Znaczy chciałbym, żeby uczestniczyła w tej seminarce zarówno Lizita, jak i Konstans. Więc w idealnym świecie dobrze by było, żeby poprowadził ją ktoś inny, czyli no chyba Dorotka pozostaje. No dobra, czas na misję. To był rekordowo szybko zrobiony miesiąc, mam wrażenie. Jak nie mój po prostu. O mój Boże, i dużo supportów. A przez dużo supportów mam na myśli dużo supportów. O. Skorzystajmy. Póki jeszcze nie udaliśmy się do Enbar. Polecam historię. Bardzo fajny temat. Fodora nie ma 1000 lat więcej historii, a 興味深い資料も数多く残っているからね。
人の営みの記録も戦いの記録も実際に見たかのように想像できる。でも君って変わってるね。自分が生きた時間でもないのに実感できるだなんて。あら、言葉のあやですわ。それより僕たちの紋章についての話なんだけど。まあ、またですね。ちょっと試したい実験があるんだけど、これがまた厄介なものでさ。厄介な実験。私、痛いのは嫌ですわ。いや、痛くは。Nie chcę przeżyć się piętno flame. そこはちょっと自信がないけど、痛みよりも問題があって、僕と君が結婚しなきゃできない実験なんだよね。うんうん。私とあなたが結婚。結婚？そうそう、absolutnie madlot。大紋章と小紋章。しかも同じセスリンの紋章を持つ2人が結婚して子供を作った場合、紋章がどうなるのか検証したいんだよ。それって私とあなたの子供の話をしてらっしゃるのかしら。うん、同種の大紋章と小紋章を Zrobię wszystko w imię nauki, nawet ożenię się z dziewczyną. だから実に価値のある実験になるよ。Potrzebuję drobnej próbki 5 dzieci. どこまで戻るの？子供を作るところから結婚するところまでですわ。私詳しくはありませんが、結婚とは愛し合う2人がするものでしょう。Zderzenie romantyczki z naukowcem。僕は君のこと好きだよ。あとは君の気持ち次第かな。好きなのですか？私のことが？初耳ですわよ。そうじゃなきゃこんなに君と話したりしないよ。ああ、でもそろそろ疲れてきたから話の続きはまた今度ってことで。また私と話すのってそんなに疲れるんですの？誰と話しても同じだよ。考えを言葉にして口を開いて声にして疲れるでしょ。あ、子供を作る話は前向きに考えておいてほしいな。ちょっとエストルボチャードモフってモメンチェ今後実験で子供を継承。Powiedz dziewczynie, że ją lubisz na tyle, że chcesz się z nią żenić i chcesz mieć z nią dzieci. Powiedz, że jesteś się zmęczony i pójdź sobie kompletnie gdzieś indziej spać. Jak on to robi? Absolutny szaleniec. Dorotea, nani kata no? Konna tokoro de toku o mitsumete. Manuela senpai...そうですね。Fire Emblem 3 domy to ta dziwa stocznia. Biorąc pod uwagę ile statków tu powstaje. 戦争が終わったその先に。素敵ね。それで未来はどうだった？それがまっさらってわけでもないですけど、迷っちゃって学校で戦争で。いろんな人のいろんな生き方を見て、自分にもいろんなことができるのかなって思うんです。特にいろんなものに縛られてる人たちを見てると、私って自由なのかなって。そうね。きっとその通りだわ。私は歌劇団を辞めて、ガルグマクの士官学校の教師になった。今はこうして戦争に身を投じ、終わりを、平和を願っている。どう転ぶかなんてわからないものよ。結婚はできてないけど。そうですね。でも、どんな形でも、一つだけ叶えたいな。あら、夢ができたのね。いいえ。Nie no, ona kontroluje to ile pije, nie wiem o co ci chodzi.A to, że źle kontroluje, to już zupełnie inna sprawa. Otóż to u nas baśo nie? Kagekidan dewa kanaimasen deshita kara. Watashi ga utahime toshite butai no mannaka ni tatsu no to irekawari de. Senpai, yamechatta desho? Watashi, senpai to issho ni butai ni tachitakatta desu yo? So, sore wa gomen nasai ne. Watashi wa...あなたが歌姫として舞台に立てたらやめようと思っていたの。
Po prostu zacznijcie razem śpiewać, wszystkie problemy się rozwiążą. Demo, 一度くらいは隣に立って舞台に出てもよかったのかもしれないわね。いいんです。今は隣にいられますから。先輩が結婚できなかったら。あ、wszyscy źle życzą, biednej Manueli. ちょっとドロテア、なんでこの流れでそんな話になるの？私とずっと一緒にいられますよね。そしたら。私も男は作りませんし、先輩と二人好きなことをして生きていく、そういうのも素敵に思えて。そういうこと案外いいかもしれないわね。そしたらあなたの未来は私の未来。Cóż, Manuela z pewnością rozwiązałaby swoje problemy z facetami w ten sposób. いいですよ。二人ならきっと輝いてますね。未来。Juli. Juliego nikt nie było. Juli sobie siedzi na tyłku i nikt o nim nie pamięta. I co teraz? Hilda. Oho. O, Cetus-sama. Konnichiwa. Ho. Nan desu ka? Watashi ni koe o kakerare temo nigen oshi ni naranaku natta na. Ah. 気づかれてましたか。セテス様にじっと見られると心の中まで覗かれてる気分になるんですよ。おお、それが苦にならないということは、あいやいや、後ろめたいことがなくなったのか。いえ、慣れただけです。セテス様が怖いだけの人じゃないって分かったし。後ろめたいことはあるのか。いつまでも怠け者では困るな。そうですね。私だって冬眠できない狐さんにはなりたくないですし。そうか。偶話に込めた教訓が正しい。ヒルダ、エナケスナツラオガニエンタ。でもあの話、ちょっとリスさんが冷たすぎませんか？自分だけ良ければ、友達が困ってても関係ないみたいな。ん？確かに。子供がそのような考えを持ってしまうと困るな。リスは蓄えたどんぐりを少し分けてあげて、それでキツネはどうにか春まで耐えたとでもすればどうだろう。それなら子供たちも優しいリスさんになりたいって思ってくれそうです。うん、そうか。君に聞いてもらって正解だったな。そうだ、フレンのために作った偶話はまだまだあるんだ。I w ten oto sposób minęło właśnie 20 lat, kiedy Setem zaczął opowiadać wszystkie swoje historie. Ho ho, それは妙案だな。よし、早速準備に取り掛かろう。君、絵は得意かな？挿絵を描いてほしいのだが。まあ、子供向け絵本の挿絵くらいなら適当にちゃちゃっと描けそうな気も。ついでに内容についても意見が欲しい。手伝ってくれるか？ちょっと面倒くさいけど乗りかかった船ですし。わかりました。そうか。Wyobraziłem sobie, jak ona mówi to wprost, tak głośno, nie pod nosem. これは子供たちの未来のための大事業だ。Ja sobie pamiętam, że to był bardzo uczony. こんなに嬉しそうにはしゃがれると面倒ごとも引き受けちゃうわね。Ten moment, kiedy to Hilda została przez kogoś sprowokowana do pomocy, a nie odwrotnie. No dobra! Lećmy na podbój Enbar. Nic nie, 37 poziom, by the way. Mam 43, by the way. Czy tam 40 któryś. Te to kisiu no junbi o totonoe ta shinsei-gun wa Galgun Maku o shinpatsu.途中、あらかじめ帝国領内に密かに潜入させていた兵たちを次々と吸収して南下すると、帝国軍に迎撃のいとまを与えず、アンバル市街へと突入する。あたく、nie psodziewajka、nikt się go kompletnie nie spodziewał。z tego co pamiętam, ta misja będzie miała jeden bardzo upierdliwy gimmick。あ、zaraz się przekonamy, czy dobrze pamiętam。
見えてきたか。フォドラ最大の都市テート・アンバル。アンバルの最も奥には皇帝の住まう宮城がある。レアが囚われているとすれば、それは宮城の中だろう。一気に市街を抜け、宮城を制圧し、エーデルガルトを撃つ。A nie możemy pokojowo pokonać Edelgard po prostu i oszczędzić? Czy to nie jest opcja? Może jednak? No dobrze, no nie to nie. Nie będę nalegał, no ale fajnie by było chociaż coś bardziej pokojowo zrobić. Bez, nie wiem, niepotrzebnych mordów. Albo coś. No dobra, mamy 10 jednostek, czyli standardowo. O dziwo. Ale zaraz się przekonamy, co nas czeka na samej mapie. Pokonać wszystkich dowódców, czyli nie mamy jako celu pokonać wojsk jako takich, tylko samych dowódców. A dowódcami są Hubert i Rycerz Śmierci. Teraz, czy dobrze pamiętam, jak bardzo upierdliwy jest Hubert? Czym jest twoja artyleria? Okay. Już chyba mam coś konkretniejszego. それまで砲台を死守するのですよ。あー、czy artyleria? Czym jest właśnie artyleria? Widzę jakieś... Wydaje się, że to balisty. Tu mamy zerza śmierci na 48, wciąż z kontratakiem zresztą. Bo czemu by nie? Balisty będą dość upierdliwe, podejrzewam. Dobrze pamiętałem! Nie chcę nic mówić, ale on ma bolting z 60 ataków w sumie. I to jest jego zasięg. Więc podprowadzenie kogoś, kto będzie na bez... Kto będzie bezpieczny od boltingu, będzie dość ciekawym wyzwaniem, to na pewno. Dlatego musimy jeszcze się zająć innymi balistami, bestiami, zerzem śmierci. Będzie zabawa, będzie się działo. Czy jakoś tak. Chyba ma im... Największy problem na chwilę obecną jest to, że... Balisty zadają mi w chuj. No dobra, ile ty masz zasięgu? Dużo. Dajmy efekt, najbezpieczniejszą opcją na chwilę obecną będzie... Mam dwie opcje w sumie. Jedną z nich jest zrobienie tego. Ale nie wiem, czy chcę boltować. Prędzej meteorować. Meteor? Meteor? Okej, okay, idealnie. Co do jednego HP-ka. Dobra, to tego się pozbyłem. Teraz cała reszta. Wydaje mi się, że mogę zabić tą Wise na hita. Tak, mogę.
Ej, proszę, do magii. Holy fuck. Gdzie będę bezpieczny? Tu będę bezpieczny. Pomogę zejść tak i po prostu go strzelić. Nice, Black Magic Range plus 1. Będę musiał potem wyekipować pewnie. Ty masz zasięgu... tyle. Czyli na papierze przynajmniej. Jak tu podejdę, to... A? Ile on ma zasięgu? Holy fuck! Chłopa popierdoliło. Ty no patrzcie, chłopa kompletnie popierdoliło. Z tym zasięgiem. Anyway. Tych na dole raczej nie dam do ogarnąć na chwilę obecną. Więc mogę sobie po prostu tutaj podlecieć. I będę dalej kombinował, dobra, czyli tą stronę mamy na razie z głowy. Pytanie jak z drugą. Moja druga strona wcale nie wygląda zdecydowanie lepiej. Tym niestety nie zabiję, choćbym się starał. Musiałby wejść kryt albo... ten podwójny atak. Dobra, ty bierz za 11, whatever, whatever. Ile ty masz zasięgu? W chuj tak zwane. W chuj zasięgu to mój najmniej ulubiony zasięg w całej grze generalnie. Tutaj nie powinno mi nic grozić raczej. Czy tak gdzieś nie była balista? Twoja nie. Nie, bo pokazuje mi, że... A nie, dobrze. Atakują ci, co myślałem, że atakują. Lidia nie ma za bardzo jak podlecieć chyba. Mogę co najwyżej na tą stronę przelecieć. Bell nic nie zrobi. Feldek może podjechać, żeby zrobić miejsce. Albo oni będą daty w ogóle będą w ten sposób bić. Dobra. Powinno być bezpiecznie. Whatever, bardzo whatever. O, Gambit. O nie, tylko nie Gambit. Dobra. Najpierw zajmę tą drugą stronę, gdzie dzieje się generalnie mniej, bo wygodniej jest po prostu. Na pewno mogę... Właśnie muszę ogarnąć, co ja dokładnie chcę tutaj zrobić, bo... Ten punkt pewnie oznacza, że tu będą posiłki, więc powinienem się nimi jakoś zająć w miarę rozsądnie. A żeby się nimi zająć, to muszę tam jakoś podlecieć. Czy ty naprawdę masz aż tyle zasięgu? Holy fuck. Czemu? To powinno być nielegalne. Przede wszystkim też pytanie, ile ty masz ataku. Masz 39 ataku. Minus 28, 11, 11 potencjalnie, ze 4. 44. I ty masz zasięgu. Tyle. Czyli Hilda powinna móc podlecieć tutaj. Ze 4 czy ze 2?
No jeszcze lepiej, 17. Czemu nie mogę liczyć? 39? 28? 11. Potrzebuję pomocy w tej chwili. Bo zastanawiam się, co poszło nie tak. Czy on nie stoi przy jakiejś maszynie? On może stać przy jakiejś maszynie. O nagle, Mate 10. Okej, okay, dziękuję. To wyjaśnia wszystkie moje wszelkie problemy, które mogłem mieć. Prosto jakoś zawsze zapomina, że w tej grze nie jest wymagane, żeby być łucznikiem, żeby korzystać z tego typu rzeczy. Zresztą wydaje mi się, że nie tylko w tej grze, ale... Jakoś... Nie wiem, czemu mi się obzdało, że tylko łucznicy mogą z tego korzystać, więc... No, ale... w każdym razie... Jaki mamy plan na dziś? Bestia, z tego co widzę, będzie się dobrze bawić i ja nie mogę za bardzo nic z tym zrobić. Znaczy, na pewno mogę to zrobić tak, że ją zgambituję. Tylko trzech pasków HP raczej nie zdejmę. Zwłaszcza, że dobrze było jednak jeszcze zająć się tym skurwysynem. Jeszcze ja nie zdejmę? Ważne pytania. Tak zwane. Weź mnie tylko jedną rzecz, proszę. A, bo to jest twój zasięg. Okej, okay, dobra. Jeżeli myślicie, że nie zdejmę tej bestii, to jesteście w błędzie. Nie to... A, bo to wam było, okej. Okay. Zastanawiam się, dlaczego bym jej nie zabił tym. Już widzę. Easy. No i dobra, ty możesz się zająć tym łajdactwem. No i idzie. Ty zetrzelisz onagerem, nie trafisz. Czy ja właśnie spodobałem 82%? Chyba tak. Już tak też się zdarza. Też już to nie będzie misja z gatunku tych szybkich i prostych. O, zero. Zero. Dobra, akurat jego się mogę bać, co mi się trochę nie podoba, ale na to niestety nic nie poradzę. Więc generalnie plan na dziś byłby taki, żeby podlecieć tu i zaatakować jego. No i dobra, mogę tu zostać. Czy Bernie będzie miała zasięg? Chyba nie, co? Monka jest? W
Co to mnie zastanawia? Ma 21 obrony. AS ma 43. Ty masz AS 35 i 60 ataku. Czyli na papierze powinienem przeżyć ten atak. Tak. Zawsze wolę właśnie tak na papierze sprawdzać się na wszelki wypadek, jakbym gdzieś się przypadkiem z czymś na przykład jedną. Co zdarza się, zdarza. A nie, to jest meteor. Bo teraz problem polega też, że nie mam za bardzo jak podlecieć tą Constance. Przez to, że Onager mnie dość mocno strzeli po pysku. Zresztą jak widać, nie tylko ona ma takie problemy. To nie wygląda dobrze. Apocalyptic Flame ma szansę. A mimo czego jest to danie. A, 7 razy 2, łucznik nie ma zasięgu. Magowie nie mają zasięgu. Okej, czy jestem bezpieczny? A to po magów. A, czyli stąd są tylko bolting. A boltinga nie chcę. A to spadowa. Generalnie jeżeli chodzi o tankowanie magii, to wydaje mi się, że najosobniejszą postacią będzie właśnie Linhart, bo on ma pizdu resista 31. Więc nawet bolting od tego. Od Huberta nie powinien aż tak zaboleć. No i dobra, zobaczmy. Posiłki na naszych plecach. Jeżeli to są same ten reinforcementy, to będzie mi kurwa przykro. Znaczy, nie oszukujmy się, artyleria też nie jest aż taka silna w trzech domach. Więc to nie jest tak, że jakoś super bym ją polecał. Ona... Co? Widzieliście, nie pokazywało mi, że on zaatakuje ostatnio. Nani? Kurwa, on przeżyje. Tego nie powinien. Pewnie nie miał drogi, wiem, że to tak działa, ale to wciąż jest głupie. Dobra. Czy zawierzamy szansę bogom LNG, czy nie? To jest pytanie. Bo to jest 2 trzecie... Lecz... 1 trzecia plus 2 trzecie razy 1 trzecia? Coś takiego? Nie, coś. 1 trzecia razy 1 trzecia. 1 dziewiąta na to, że nie wejdzie mniej więcej. Essa! Głupie pytanie. Bardzo głupie pytanie, wiem. 33 Lisa, holy fuck. Tak, miałem głupi pomysł. Nie przejmujcie się mną.
Jak już mówiłem, głupi pomysł. Dobra, ale zajmijmy się na chwilę obecną tą sceną, bo musimy... To są wszystko Pegazy, prawda? A Pegazy na papierze są podatne na magię. Na magię, na łuki. Podatne na łuki, kurwa! Chuj mnie strzeli pewnego dnia. Czy mogę wybrać tego chwilę bliżej? Ale mus mogę, ale... Niewiele mi to daje. Waning Shot ich idealnie zabije, jeżeli trafi. Dobra. Teraz muszę zgambitować bestię. I wydaje mi się, że ta, że Lizita powinna być w stanie zabić tego Pegaza. Powiedziałem coś. Holy fuck. Holy fuck. Houston, mam problem. Będzie zabawnie. God bless LNG. O Boże, czasem pierdolę tego tak bardzo. Dobra, wiem jedno. Z Bogiem. Ej, pytanie za 100 punktów. Co chcemy zrobić w tej części mapy? Bo teraz wydaje mi się, że magią jakoś super dużo tu nie zdziałamy, co? Nope. Chyba, że zdublujemy. Zdublujemy. I wycofamy się na zgodę o opaszaną pozycję. Ile mam fizików? 5. Trochę mniej niż bym chciał, ale ile potrzebuję leczenia? Dobra, weź tu przejdź, bo mamy jeszcze parę magów do ogarnięcia. Aha. Kolejne posiłki. Niedobrze. Zwłaszcza, że są po takiej stronie, że nie jestem optymalnie do nich ustawiony. Dobra, fetka akurat ta bestia jakoś specjalnie nie zaboli. Ile wy macie zasięgu tam na dole? Za dużo. Zwłaszcza, że wszyscy możecie się dobrać Linhartowi do dupy, fuj. Czaj, żartujesz chyba. What the fuck? Nie za dużo tego zasięgu? Ależ korci. Nawet nie wiecie, jak korci. Zwłaszcza, że jestem niemalże pewien, że Setef jest w stanie zabić Huberta w jedną turę. Jako dowód konceptu, czy jak to tam się ładnie mówi, ale tle Xpace jeszcze na tej mapie do zdobycia. Homer, o kurwa, 45% hitchens. Żartowałem.
To był tylko prank, nie przejmujcie się. Ja tylko żartowałem. Proszę się nie przejmować tymi nieśmiesznymi żartami. Już się poprawiam. Combat artem. Nie jestem przekonany, szczerze mówiąc. Tu jestem bezpieczny. To jeszcze tylko Konstanz von Nuvel się musi wycofać. Albo pośmieszkować. Ona nie jest w zasięgu na Huberta? Nie. Tak. Ej, naprawdę? W sumie ma to sens, jeżeli Hubert nie ma na nią zasięgu. Ile im brakuje? Dosłownie jednej kratki mi stąd brakuje, holy fuck. Nie, ale w każdym razie muszę uciekać bardziej w tę stronę, żeby ten... Żeby jakieś bardzo nieprzyjemne rzeczy się nie stały. Cześć, ile ten łusik zrobił? Jeszcze przeżyje. Fuck! Bardzo mnie niepokoją te łajzy tu na dole, z którymi będą się zaraz coś zrobić. Ale to jeszcze nie jest moment na desperację, ani nic takiego. Anyway. Czy jesteś w stanie... Raczej nie. Może kto mnie atakuje? Skąd? Może mag mnie niby atakuje? Za 23, trochę dużo. Ale... w każdym razie, bestia ma dwa paski HP, niestety. Więc trzeba będzie coś na to zaradzić, to czym prędzej. Ale póki co, po prostu protagonistko ruszę do przodu, żeby powoli wiedzieć, że rzeczy tam rzeczywiście są. A i teraz tak, wydaje mi się, że najlepiej będzie zejść tak, że Lizzy teraz strzeli pierwszy raz na dobicie. Drugi powinien przypaść Petrze. I trzeci Berni. Raczej Braveballem. Dobra, posiłki wyeliminowane. I zaraz przejdę kolejne. Czy mi się miecz służył? Czy ja cały czas biegając udało? A, dobra, Fredka to akurat zaboli. Sylwek wymasterował klasę. Bestia mi chuje robi. Teraz z tymi łajzami też muszę zrobić. O tyle dobrze, że... ten, że Linhardt ma dobrą abilitkę na... i jeźdźców Pegasów, bo Excalibur. Ten efekt już nawet Excalibur i klep zdejmuje to właśnie. Chyba setup widzę, że nie sięgnie, więc chyba muszę zdjąć jeźdźca ręcznie, jeżeli się uda. A się nie udało. Trafił chociaż raz? Teraz tak.
だやだ。暴れ屋に当たられましたか。Nie no, bo teraz ty atakujesz dwa razy w dodatkę, holy fuck. To wygląda niepokojąco. Inhalt to przeżyje akurat z tego co widzę, więc nie jest źle. Tylko i tak muszę coś z tą bestią nieszczęsną zrobić. Czy mam coś, co ją zdubluje? Brave Lance potencjalnie, ale raczej nie trafi. Dwa razy. Niestety. Dobra, pomijając losowy kryty, Linkard jest bezpieczny akurat, więc o tyle dobrze. Muszę się zastanowić, co z tymi dwoma łajzami zrobić. Czy ty... nie. Zastanawiam się, czy może zabije. Jego może zabić. Tylko nie wiem, czy wtedy przeżyje atak tego żołnierza. Nie podoba mi się absolutnie moja obecna sytuacja. Ale nikt nie mówi, że będzie jakoś super łatwo. Bestia mnie zaraz zażyga niestety. Na to mogę niewiele poradzić. Zwłaszcza, że jak tak patrzę, to Feldek ma trochę mało HP. Ale zróbmy to bezpiecznie po prostu. W takim razie. Może krytnie. Nie, to raz. Trafisz? Trafisz. Nice. Dobra. Nie podoba mi się generalnie to, ile Feldek ma HP, ale z tym raczej wiele nie zrobię. Pudło. Bestia wciąż mi chuje robi. Ta bestia mi robi dużo więcej niestety. Ale na to niestety już nie miałem za bardzo do czego poradzić, więc... Dobra, Zulka Thunder zabije jej pierwszy pasek. Dalej, co mogę zrobić? Setef powinien być w stanie zabić jej drugi pasek. I Linhard powinien być w stanie jej zabić trzeci pasek. Hejse. Chuje jebane. No spójrzcie no. Ja dobra, rozumiem. Nie, dobrze, spoko. Ej, ona też nie przeżyje, fajnie. To jest unlucky. Nie no, ale stąd powinien być. A, bo ona też ma zasięg, right. Ile ty masz zasięgu na tej swojej broni? 1-2. Dobrze, już się poprawię. Fimbulwell teoretycznie ma szansę skrytować dość. O, właśnie. Żyje. Żyje. Weź, skorzystaj i wylecz Hilda. No i dobra, czas standardowo na drugą stronę.狙い通りに進
Mam wrażenie, że któregoś razu się bardzo srogo przejadę na tym, że tak lekceważę przeciwników, ale to chyba jeszcze nie jest ten moment. Mam przynajmniej taką szczerą nadzieję. Dobra. Wycofajmy się. Feldek na 99% go dobija. Na 100% go dobija. Feca może dobić jego. A Lizita niech się zabierze za tego, co tutaj próbuje przejść. No i dobra. Jesteśmy bezpieczni chyba. A ktoś się osza? Setef, prawda? Nie. Hilda? Hilda. Zresztą Hilda też nie ma jakiegoś za bardzo bezpiecznego ruchu w tej chwili. Takiego, który może wykonać i który mi cokolwiek da tutaj sensownego. Może tam podlecieć od biedy. Znałem, że się zaraz kolejne posiłki przyjdą. Jestem pewien, że statystycznie któryś z tych ataków powinien trafić, jak do tej pory. Więc mam jebanego farta póki co. Ale kto by się przejmował o tym, że ja mam farta? Mam jedną kartkę za mało zasięgu. Naprawdę mogę tutaj stanąć i oni mnie nie zaatakują? Okej. Okay. Mami, nie będę narzekał, ale dziwne. A coś celniejszego trochę? Celniejszego powiedziałem? No dobra. Może i tak być jak jest. Czy istnieje świat, w którym Hilda go zabija? I nie umiera przy okazji. 3-4-4 powinna. W ten sposób też. Nawet nie obydwała. Bardzo mi miło. Okej, okay, czyli prawa flanka jest praktycznie rzecz ujmując czysta w tej chwili. Nie będę kłamał, ta misja dłuży się jak na to, jak myślałem, że będzie szła. Dobra, pan, panie Feldku, musi podjechać gdzieś, bo to raczej nie jest bezpieczne miejsce. I kto jeszcze? Ten. Chyba za szybko rozstać wcisnąłem. Więc nie przeuważyłem, czy ktoś jeszcze się ruszał. Chyba, że po prostu dosłownie ich więcej się nie ruszył, to wtedy to ma trochę sensu, ale... Kurde, no muszę coś zrobić z tymi bestiami w końcu. Chyba. Żeby nie. A może i nie muszę? Na pewno muszę. To mi na pewno trochę ułatwi robotę. Hmm.
Ogólnie widzę, że on teraz tych swoich dziwnych śmiesznych obszarów, jak przynajmniej tak chce używać. Bapet moje pobije po prostu. Powoli. Bo mam wrażenie, że tej, która jest powiedzmy bliżej mnie, tej, która używa obszarówki, nie jestem w stanie w tej chwili zdjąć na jedną turę, więc nawet nie wiem, czy jestem żemprował. Więc po prostu zacznę powoli lecieć w stronę Huberta. Na wypadek, jakby skądś miały się pojawić nagłe posiłki. Dobra, oni zostali sprowokowani. Flame Death. O nie! Dostałem za 7, tylko nie to. Dobra. Przez to, że strzeliłem z meteora, to oni zaczęli się ruszać. Co nie jestem pewien, czy jest mi na rękę, czy nie jest mi na rękę. Zaraz się przekonamy. 20, 27. Nie powinno być złe. No dobra. Wydaje mi się, że tą grupkę, która tu jest, powinien być w stanie zdjąć tymi jednostkami, które dotarły ich tam szkodą. Tylko to może być niebezpieczne. Ale kiedy ostatnia z to, że coś może być niebezpieczne, mnie powstrzymało? Otóż to. Ktoś potrzebuje leczenia? Fredrik potrzebuje leczenia. Kategorycznie Fredrik potrzebuje leczenia. Ty weź strzel jego. Dało, dało. Bardzo nice. Może nie, jak tak patrzę, to Konstant ma sporo rzeczy, których zdecydowanie nie potrzebuje na chwilę obecną. Czyli masz zasięg tylko do niego. Dobra. Tutaj. Zastanawiam się, czy istnieje świat, w którym Hilda... Nie. Bestia mnie trochę pobije, nie jakoś super mocno. Czy warto? Wydaje mi się, że nie. Dlatego to zrobię. Treningowe? Podam lepiej. Dobra, i drugi pasek powinien być też w stanie zdjąć chyba przez to? Yep. Dobra, czyli obie bestie nie mają teraz drugich pasków tak naprawdę? A jakby się oprzeć, to podejrzewam, że Hilda mogłaby też zabić tę bestię. Albo i nie. Oj, zdecydowanie nie, tak wam powiem. Ale pomóc może. No i dobra, zobaczmy, czy moje ambitne plany do czegokolwiek sensownego doprowadziły. O nie, pudło. Nigdy wcześniej. Anyway. Co ja to mało tych posiłków, jak na to, że Hubert się odgarzał, że przyjdą kolejne. O mój Boże, to kolejny bolting. Lepiej teraz zauważyłem. Dobra, jedna bestia zjedzona.
Quando sei? E sabia? Nie jestem wielkim wiatrakiem tego, że to jej nie zabije. Ale zawsze mogę zejść tak. Teraz, żeby... Felzek podjechał. Wiem, co robię, spokojnie. Ale przynajmniej chciałbym udawać, że wiem, co robię. No i dobra, jesteśmy... Z każdym krokiem zbliżamy się do celu. Trzeba wyjść na główną ulicę. Trochę żałuję, że ten, że... Linkard nie ma jak się przedostać tak natychmiast tam. Bo chciałbym, żeby ktoś zaczął boltingi jeszcze wyciągać. Czy ja jeszcze tu nie była? Wybrana? Bo chyba ślepy jestem. Nie no, Fedek się ruszał. Listia. Czy widać na tej mapie coś, co mogłoby przypominać o PR? Domki mieszkalne, więcej domków mieszkalnych. Mieszkalne. Najprędzej któryś z tych budynków, które mają kopuły, tak naprawdę. A i to tak niekoniecznie. To bardzo na upar tego mogła być opera. Więc no generalnie wydaje mi się, że nie. Dobra, kto tu jeszcze jest? I przede wszystkim, kto ma na tyle dużo resistę, żeby tankować? Właśnie, wydaje mi się, że za bardzo nie ma osób, które mogą w miarę bezpiecznie tankować poza Linhardtem. To jest trochę niepokojące. No i oczywiście, sam mogę zmeteorować i ogólnie zmemować kolegę Huberta, ale... Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś super bezpieczne. Ile ty masz resistę? 17. Mało. 17 to niestety jest mało. Ty powinnaś móc przynajmniej jeden cios przytankować? 32. Podkreślam, jeden. Dobra. Zobaczmy. Odpali się? Frajer. Mam ochotę zrobić tak zwane pokazać ci, jak to się robi? Nieco innej bańki. To ma szansę powodzenia, ale niewielką. Znaczy niewielka, to była mniej więcej jedna druga szansy, tak naprawdę. Zastanawiam się, czy chcę to robić tak, powiedzmy, legitnie, czy nie. Zwłaszcza, że ile chyba jest ma boltingu? Dwa. Więc tak naprawdę, żeby to zrobić bezpiecznie, legitnie i w ogóle full tak, jak powinno się robić, to wystarczy, że przytankuję jeszcze tego jednego boltinga i wszystko będzie ok. Gorzej, jeżeli akurat wejdzie mu te magiczne 6% kryta, czy ile on tam tego ma.
ale tym będę się przejmował, jak już przejdzie co do czego. A wiecie co w sumie? O, zmienił zdanie, jednak atakuje protagonistkę, jak zobaczyłem Bolting. To trzeba było. Oh no! Anyway. Kurczę, nagle jakby ich zasięg działania się strasznie zmniejszył. Jak mogło do tego dojść? Ja nie mam pojęcia. Ej, Hubert, patrz, tak się robi bolting. Meteor już mi nie został chyba, więc tego nie mogę zrobić akurat. Aczkolwiek nawet nie wiem, czy bym chciał. Czy ja naprawdę miałem stąd zasięg na Huberta? To było strasznie głupie, gdyby tak działało. Czyli pewnie miałem. O, magowie przyszli. O nie. Co ja teraz biedny sobie? Zgaduję, że to samo, co do tej pory robiłem. O, przeżył. Najgorsze jest to, że o ile powiedzmy zwykłe ataki mnie jakoś super często nie trafiają, tyle magia ma już sporą szansę. Więc nie wiem, czy chcę ryzykować generalnie. Jakiś zwa... Lachtonfer. Nice. Osobiście jestem zdania, że szanse na to, że umrę przez swoją arogancję są na tyle znikome, że mogę je zekceważyć. Tak wam powiem. I tak wiem, ktoś mi zaraz zacznie to wypominać. Stąd pani mam zasięg tylko na Huberta, no. Nie, naprawdę musiałoby się stać bardzo dużo nieprzyjemnych rzeczy na raz, żebym teraz umarł. A nawet jeżeli w SMT LNG mnie ducha w dupę, to wierzę, że tutaj tego nie zrobi. No bo on ma teleport, więc to jest literalnie niemożliwe. Come on. No dobra, komu przypadnie zaszczyt zabicia Huberta? A bo w ogóle tej przejścia nie ma teraz, jak na to patrzę. Dziwne. Trochę. Trafi? Oczywiście, że nie. Nieważne, zabił to. Darmowe brave'y.
これで市街を突破できたな。引き続き球場への進行を急ぐのだ。16 tur. Nie pamiętam, trochę długo. Spokojnie, to tylko jednorazowy wybryk. Następny razem nie będzie tak źle. Dołnika, koko made tadolitsketaka. Edelgartoa. Kiużo najde maczkamae te ilno daro. Ale wa... Ma... Dedeusan dewa arimasen koto? Ty żyjesz. この町に騎士団が入ってきたと聞いて、お前たちを探していた。例えば、シェツロビス。エーデルガルトを撃つ機会を伺っていたが、機会に恵まれなかった。もしや、私たちと戦ってくださるのですか？お前たちとは目的が違う。俺は殿下に。Edelgartu の首を刺す。Ale wiesz, że on nie żyje, prawda? だが、俺がしくじったら、その時はお前たちに託すしかない。Kurczę, myślałem, że ktoś to logicznie będzie myślał. 潜伏中に知り得た情報をまとめてある。城内のことも少しはわかるはずだ。それに、大司教も城内に。Okej, czyli przynajmniej mamy potwierdzenie, że Rea rzeczywiście jest w pałacu. なんだと。戦うと決めた我々の選択は間違っていなかったようだな。これで用は済んだ。My job here is done. But you didn't do anything. お待ちになって。行ってしまいましたわね。私たちも早く向かいましょう。銀節の章、果敢の節、交差の結末。現役に現れた帝国軍を粉砕し、帝都市街を突破した新政府は、zajęliśmy ulicę Enbar, jest przejęcie samego pałacu. 帝国の救出を目指し、ついに皇帝エーデルガルトとの決戦に臨む。I żeby nie było, w przeciwieństwie do większości tego typu sytuacji, to nie jest tak, że mamy miesiąc. Mina, kijcie kule. Lea na żołnaj nie iru kanoosei ga takaku natta. Kono issen de Edelgartu o uchi. I mean, przynajmniej o tyle gra stara się być fabularnie sensowna. Czy możemy jej nie zabijać? Kimi ni to. 彼女は生徒の一人だ。共に歩む道を模索したいのはわかる。だが、エーデルガルトが我々に対して、możemy ją uwięzić, żeby po prostu przeżyła? 理解しているのではないか。彼女を撃つしかないと。No dobrze. 我々はすでにヒューベルトらをこの手で撃った。今さら。Jest drobna różnica między Hubertem a Edelgart, okej? Ej, spójrzcie, to ta wspaniała anime klisza, w której każda postać musi się po kolei powiedzieć. Edelちゃん私は先生についてきますから。Powiem tak, może i są to dwie mapy pod rząd. Tylko problem polega na tym, że Pałac Enbar ma pewien problem natury designowej, który nie wykluczam, że zamierzam bardzo brutalnie wykorzystać. Powiedzmy, że jest to jedna z tych typowych gimmickowych misji. Ale to za chwilę.
jak tylko dostaniemy jako tako dostęp do mapy pałacu. To wygląda inaczej niż to, co pamiętałem. To wygląda zdecydowanie inaczej niż to, co pamiętałem. Może wiesz, ta misja się nieco różni po mnie, tak jak to pamiętam? W każdym razie i tak... Jest ona oparta na pewnym gimmiku, który możliwe, że widać. A, widzicie, są drzwi. I przynajmniej w teorii powinno się latać i ogarniesz wszystko. Ale jak wszyscy wiemy, jest też jedna dużo łatwiejsza metoda załatwienia całej sprawy. Ile mamy jednostek? 10. Zapis, zapis. Lecimy. Jedyna osoba, którą musimy pokonać, to Edelgard. Ale to jest odwrotny czas. Jeśli ich zbierzesz, to się 騎士改正の一手にかければ、みんな奮戦なさい。アドラステア帝国に。 Ile do końca gry zostało? Jeżeli dobrze pamiętam, 3 misje. Ta i dwie następne. どこかで鍵を入手する必要があるな。 Ważne pytanie. Weź się listę. Nie jestem pewien, czy to kwestia tego, że na innej ścieżce ta mapa wyglądała nieco inaczej, czy coś. Ale jestem na 99% pewien, że przynajmniej raz udało mi się zrobić tą misję dosłownie w jedną turę. I mean... Chyba rozumiecie, co mam na myśli. Konstanze von Nöbel! Ikimasu wa? To na papierze ma szansę! Ale nie tą razą. No i zróbmy to w misji, to chyba bardziej legitnie. Wydaje mi się, że jest jakaś ścieżka, na której ta mapa jest zdecydowanie mniejsza i da się praktycznie zwarpować z początku pod samą Edelgard. I w ten sposób, well, da się po prostu ją zabić w jedną turę. Anyway, musimy jakoś to ogarnąć teraz. Najlepiej tak, żeby ta nieszczęsna bestia mnie nie atakowała. Oznaczę sobie zasięgi bestii, bo one mnie będą głównie interesować. Plus może tego łucznika. O. I teraz wiem, na ile mogę się posuwać moimi latającymi jednostkami, żeby było bezpiecznie. Nie wygląda to jakoś super dobrze, ale tragedii też nie ma. Silver powinien zabić. I mam wrażenie, że zapomniałem tego. Ustawić Black Tomfet dla Constance. A czy ty nie masz Black Tomfet w tekście? Jako ta? Cześć. Nie, ty nie masz Black Tomfet jako latajka. Nie, masz Black Tomfet. A to nieważne. To sobie nie ma sensu jej dawać tego. Dobra, zajmijmy się najpierw tymi, którzy mogą stanąć. Nie chcę boltingu, Jezu! Dajcie mi wydać tego, który jest... O. Tak, jaki 40%?
Co to jest kurwa za 40%? Czym ty kurwa jesteś? Aha, asasyn. Okej. Okay. Say no more fam. Dwa. Co to kurwa jest, ja się pytam? Mam dziwne przeczucie, że wiem, o co może chodzić. Yep. Wkurwiające to jest. Jestem na 99% pewien, że jeżeli... Wiesz, w sumie to nawet nie ma sensu. Bo chciałem powiedzieć, że to może być jakaś postać, którą normalnie byśmy mieli w drużynie, ale przecież wszystkie postaci z naszego domu i tak mamy w drużynie, więc jak już mówiłem, to nie miałoby sensu. 16% holy fuck. Ja pierdolę. Nie mogę. Ało, Zafia. Dobra. Co ma największą szansę na trafienie? 26%. Nie mogę. Fine, I get it. 47. Dobra, dało radę. Jezu. Dobra, możesz tu zostać. Teraz tak. Ty... Czekaj, to Mark cię bije. Magowie mogą cię bić. Magowie Linhardowi generalnie nie powinni nic robić. A jeżeli robić, to bardzo mało. Dwa. O nie, tylko nie dwa. Dobijesz czy nie dobijesz? To ważne pytanie. Dobijesz. Cofnij się. Peta powinna być w stanie zabić go? O, jest Tafi. Tafi, ja. Nice. Dobra, czyli teraz mam trochę wolnego miejsca z przodu. Ja bym się bardzo upał, to pewnie mógłbym podlecieć do tyłu i coś tam próbować, ale chyba nie chcę się w to bawić. No dobra. On mnie strzeli za dwa, straszliwe, potężne, nie wiem jak ja to przeżyję. Bestia miała dwa, ale procent szans na trafienie. To może mnie trochę bardziej zaboleć, ale nie trafiło. Za blisko. Znaczy, w sensie... Stoję za blisko od tego. Od przejścia. Bo chwilę, ile ty masz movementu? Moment, masz 5. Ile ty masz zasięgu na warpie? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kratek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fuck! Gdybym miało to jedną więcej. Aż czekaj. Hmm.
Nie, no nie róbmy się. to część jeszcze zaje normalnie. Potem się zacznę zastanawiać. A bo jak to wali, potem zacznę memować. Ej, żarty żartami, ale... Bez krytów to może różnie być. Zabijanie tego cholerstwa. Dostajesz kontrataku? Nie dostajesz. Dobra, bestia padła przez kryta, albo przez kresta, jedna dwojga. Ważne, że padła. Czy Bernie jest w stanie zabić łucznika? Ni chuja. To on jest w stanie zboltingować łucznika? Tak. Te masz 47 ataku. Hilda powinna przeżyć otworzenie drzwi. Wygląda jakoś specjalnie strasznie. Przynajmniej na papierze. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dziękuję za komplement. I gdzieś to oberwało, ale nic strasznego. To oni teraz nie będą otaczać z każdej strony, jak leci. Oj! Czy ja zderpiłem? Tak, ja zderpiłem. Nastąpił nieprzewidziany zwrot sytuacji. Przyszedł też dedu. Dobra, w którym momencie stał się błąd w tym? Hej, hej, idziemy. Bo teraz tak, co na pewno mogę zrobić, to zablokować CTF-em w takim razie. Albo i też nie. Bo on mnie strzeli znowu za 22. Czyli 39. Nie no, to już powinno być do przeżycia. Na pewno trafię. A i trafiłem. Mm-hmm.
っちゃダメだ。No i dobra, zobaczmy jak to wyjdzie w takim razie. Tak, 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 tak. Wszyscy żyją. Dedu też przychodzi. Robię podejście do mema numer 2. Więc proszę nie przejmować się głupimi decyzjami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. あなたは今きっと私に勝てると思っているでしょうね。けれど私は絶対に諦めない。手足をちぎられようとも前に進む。偽りの女神を、それに従う者を打ち倒し、世界を取り戻すために戦う。あっ、いや！おお、ザフィア。A ja nie chytnąłem! To wygląda jak coś, co jest bardzo unlucky. Mem się nie powiódł. Innej sobie dalej walczymy normalnie. Sędzio, Hiroku Minakte. Zastanawiam się, czy udałoby w sumie lepiej nie wyszło. Przez to, że ma wyższe szanse na krytę. Ale naprawdę nie zależy mi aż tak bardzo, żeby aż tak sterować tę misję. Czy udało zasa, bo miecz stwórcy zasa. Nie jestem pewien, powiem szczerze, a nie chcę mówić tak, nie chcę mówić nie w tej sytuacji. Wydaje mi się, że mogłoby, ale też nie gwarantuję. On zadaje zaskakująco dużo Linhardowi. Konstanze von Nöbel! Ikimasu wa? A weź się go. Nie boltingiem jedu. Atakując wręcz zabić więcej. Na papierze ma szansę, czyli efektywnie wolę nie sprawdzać. No dobra, to kto jeszcze mnie tu potencjalnie atakuje? Ta bestia nie... Czyli co, ty masz tyle zasięgu? Tak. No i w sumie jeszcze tamta łajka, która tam jest strzała z balisty. Nie trafię na 70%.
Fuck me, I guess. Obelnie albo Krytwo, albo Kret wszedł. I mean, nie będę narzekał po żadnym względu, ale... 22, tu jest Dedu. O Dedu się trochę boję, szczerze mówiąc. Kolejne posiłki. Dedu powinien być miarę tankowaty, jeżeli nie będzie bił się z magami, więc o niego aż tak bardzo się nie boję, jak już mówiłem. Jeden. Bardziej się boję, czy bestia go nie zabije. Au. No dobra. Co dalej? Fajnie było się pozbyć tych upierdliwych magów, którzy mnie tu będą dęczyć i męczyć. Belly is just so good. Po pozbywania się magów. Chcę chyba pójść tutaj w prawo, w protagonistko, żeby to ogarnąć. Bo chyba najłatwiej tak będzie. Bestia zadaje 0. Dosłownie ich tutaj nie może tknąć Dediu, dopóki nie przyjdzie magia. Iron, masz 45 defa. 45, kurwa, ja pierdolę. Kto to wymyślał? Holy fuck, 45 defa. To prawie tak dobry mem jak ten jeden damage, który wchodzi z Gambita. By the way, gdyby wchodziło 0, to Gambit by nie niszczył tarczy. Więc mamy idiotycznego farta w pewnym sensie. Czy Excalibur jest to konieczne? Nie. Miałem możliwość i chciałbym nie zużywać go, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Jola? Wyszło. I Serafin powinien to robić. Albo i nie. Albo i tak pokryty. Dobra, czym się może zająć Constance w takim razie? Tamtą Wizą? Teraz chce się iść na dole. O, klucz do drzwi. Nice. Przy okazji podejrzewam, że przyda mi się leczenie. A, latajki niech stoją, bo jest za dużo łuczników jeszcze. Nie powiem, że jak... magowie zaczną podchodzić do Dediu, to będzie miał problem, ale dopóki się nie dzieje, to... whatever. Ta wielka demoniczna bestia zadaje mu 0. Niech to pokaże, jak kompletnie zabawne, interaktywne to jest. O nie, to ta agonistka dostała. Najgorzej. Anyway, trzeba zacząć coś przyjemnego robić. Woda nie jest mi potrzebna. Ogólnie to nie, mam wrażenie, że jak na to, że teoretycznie przynajmniej
mówiło się tutaj, że o, trzeba klucz zdobyć i w ogóle bla bla bla, to samo go zdobycie nie było jakieś specjalnie wymagające. Ale może tylko mam takie wrażenie. Co ci łucznicy? Akurat magami się powiedzmy aż tak nie przejmę, ale... Łucznicy, no... Bo ilu tu jest magów? No paru jest, to jest najgorsze. Hades? Nie. Dark Spikesy? Tak. Kto mnie strzela właściwie? I to całkiem silnie mnie strzela, jak tak patrzę. Pamiętaj, nie spodziewałem się, że zada mi aż tyle. To na pewno. To ma szansę zabić. Ale tylko szansę, niestety. Czy ty masz zasięg na Berni? Nie. Czy jestem bezpieczny? To jest tak nieprzyjemna pozycja, że ciężko w niej cokolwiek zrobić tak naprawdę. Irytuje mnie zawsze tak, że teoretycznie mógłbym coś zrobić, ale za bardzo się stawia na rzeczy wtedy. Więc większość czasu najbezpieczniej jest pasować w takiej sytuacji. Zwłaszcza, że moi latacze mają relatywnie mało rezista, więc nastawianie się na ogień magów jest trochę ryzykowne. Dreadu jest otoczony, nic sobie z tego nie robi. Dobra, ja się teraz zajmę łucznikiem. To był bardzo ciekawy zoom. Nie powiem. No dobra. To z prawej strony mam łucznika z głowy. Teraz jakby się udało załatwić jego. Chyba nie na zasięgu, co? Op. Berni? Też nie będzie mieć zasięgu raczej. Abstrahujący do jakichś kompletnych absurdów. Au! To nie jest coś, czego się spodziewałem. Tak, nie zabije. Hades nie zabije. Luna... prawie. Ma szansę na kryta. Dark Spice i tak by nie zabiły, bo mam tylko jeden ładunek. Luna nie krytnie niestety. Teoretycznie mógłbym go meteorem pobić, ale... Wiesz... Ile z tego zasięgu to są magowie, to mnie zastanawia. A jeszcze lepiej, ile z tego zasięgu to jest ten jeden mag. Podejrzewam, że zdecydowana większość. To znaczy wszystkich magów, którzy nie są tą balistą. I zobaczę, jak daleko mogę podlecieć. Okej, czyli mogę tak naprawdę do drzwi samych podlecieć i będzie okej. To jest duży pozytyw. Bo mówi mi mniej więcej, gdzie mogę się dostać. Nie narażając jednocześnie życia. No dobra. Oni tutaj cały czas próbują udawać, że coś robią deadu. Tu magowie zaczną podlatywać. Ta balista zacznie cały czas fetka nawalać.
Kolejni magowie się pojawiają, niestety. Zedu wciąż się dobrze bawi. No dobra. Podbańmy się jego, bo mnie irytuje. I teraz pytanie, co mogę zejść dalej? Na pewno mogę potencjalnie przynajmniej podlecieć do tej bestii i rozgambitować. Tak, żeby przynajmniej jeden punkt pancerza miał odsunięty. Jeżeli zablokujemy schody, to posiłki nie będą mogły przejść. Fajnie było, jakby Dedu się tym zajął, ale chyba oczekuje zbyt wiele. Tutaj muszę boltingiem przejść, więc odpada. Tam już magowie mnie sięgają, więc wolę nie. Hilda chyba nie ma niczego, co ma zasięg. Nie. Dodatka powinna być w stanie przytankować jeden cios od maga. A, nawet więcej. Czy to masz więcej? Nie, masz mniej więcej tyle, co ten, co Linkheart. Przestań się zastanawiać, czy ona ma więcej niż Linkheart. Takie, wait, what? Nic sobie może co najwyżej tutaj stanąć. Ja nie, to jest to zajobu magów. Co dla mnie, powiedzmy, na szczęście o tyle, że mam łuczników. A łucznicy zazwyczaj sobie dobrze radzą z magami przez to, że często mają większy zasięg. Nie powiem, że zawsze, ale często. Dedu niestety nie zablokuje schodów, bo po chuj. Wyobraźcie sobie oczekiwać, że ja je zrobię coś mądrego. To jest ryzykowne. I nie chcę chyba się w to bawić. Potencjalnie mógłbym... Nie, to się nie opłaca. Ha, ha, ha. Sylvester może? Też nie da rady. Wodao? Też nie da rady. Sublime? Też nie da rady. Holy fuck. Znaczy Sublime da rady w to miejsce. Wiem, że protagonistka i tak nie zrobi więcej w tej turze. W sensie nie dobiegnie do tamtych, więc... Próbuję jakoś najrozsądniej rozdysponować siłami tutaj. Czy też tego zabić? 17 razy 2, 16 razy 2, 30... Spróbujmy Azmą. Nie da rady. Czternaście i nie trafi, więc jest okej. Dobra, idźmy dalej. Excaliburem też nie zdublujesz, ale może takiego zabijesz. Niestety tych magów tutaj jest nieprzyzwoicie wręcz dużo, więc muszę się nimi jakoś w miarę stanie zająć. A nie jestem pewien, kto może tak naprawdę. Na pewno postacie typu Hilda są w stanie ich zabić, ale nie najbezpiecznie. Trzydzieści, 39. On nie ma zasięgu.
Petra chyba się bardziej nada do atakowania bestii, z tego co widzę. Chociaż też nie do końca, bo jest... Nie na tej kartce, co bym chciał. Po prostu nie zadaje tyle, ile bym chciał. Chyba, że kryt, nie? Ale to też taki trochę... Zbyt ryzykowne, że tak tujmy. A możesz stąd zabić jego? Możesz. Nice. Czyli tak, on teraz zaatakuje Hildę. Ty nie zaatakujesz Hildę. Ty nie zaatakujesz, tamten nie zaatakuje. Wolałbym, żeby ona atakowała jako ostatnia. W miarę możliwości. Brave powinien przynajmniej raz krytnąć. A najwyraźniej nawet więcej niż raz. Znaczy, inaczej. Więcej nie, ale wystarczyło. O, to chciałem powiedzieć. Drugi pasek. Bolting nie, Fimbul... tak. Nice, bardzo nice. I teraz tak, tutaj wchodzi za 30, czyli nic strasznego. Wiem, że to źle brzmi, ale to naprawdę nic strasznego. O ile nie krytnie. I kto tam jeszcze się nie ruszał? Feldek. A jeszcze nie trafił nawet. Unieruchomiał mi parę jednostek. Wydatku sporo oberwały, jak tak patrzę. Nie podoba mi się to delikatnie rzecz mówiąc. Ale dobra. Teraz trzeba się jakoś zająć tymi magami. Ja nie wydaje mi się, że ta najgorsza część tej walki już jest za mną. Teraz tylko trzeba się jakoś przebić przez ten nieszczęsny pokój, przez salę tonową. To może być o tyle problematyczne, że nie mogę się teraz ruszyć kompletnie. Ale kiedy ostatni raz to, że nie mogę się ruszyć, czy kogokolwiek powstrzymywało? I tak, zawsze jest niestety poprawną odpowiedzią w tej sytuacji. Boltingu niestety nie mogę użyć na Edelgard, bo na 90% umrę. Mogę go użyć na którymś z jej magów. Co też jest dużym pozytywem. To jest trochę niebezpieczne. Nie, to nie jest niebezpieczne. To było niebezpieczne. 11, 18, 29. Nawet nie blisko. A reszta moich jednostek się nie może ruszać. Więc... jest dobrze. Dajesz listę łukiem! Prawie ci się udało! No dobra. Teraz już bez śmiechów, chichów. Czemu ona ma 100% szansy na trafienie łukiem? To nie powinno tak działać. To nielegalne.
Dobra. Użyłem Brave'a, żeby nie ryzykować. Inaczej, żeby mniej ryzykować to, że. Ten. Że oberwę konto. Pytanie za 100 punktów. Czy Edelgard jest jedną z tych postaci, które tylko siedzą na tronie i się nie ruszają? No niestety nie. Edelgard jak będzie chciała, to może podejść i przyjebać. No i ma to sens, ale nie musi mi się to podobać w żadnym stopniu. Zwłaszcza, że mam chyba jedną osobę, która może bezpiecznie AM natankować. Jest to protagonistka. A propos tankowania Aimra. Ej! Edel! Chodź, będzie fajnie! Ajajaj! Essa. Essa nie wręcz. Co do tego, co ciekawe, że ona w katcence ewidentnie trzyma się miecze, tak jakby walczyła normalnie mieczem. Gdzie normalnie jako tako Edelgard praktycznie tylko i wyłącznie to podobno używa. Żegnaj, Edel. Będę tęsknił. Uwatta ka. Oto wa. Lea o mitsukedashi. Sensei, oni-sama. Tegami o azukarimashita wa. Teikoku no shou ga sensei ni watase to. Dare kara da? Sugu ni yonde kure. Aha. Sore wa. Hubert. Kurde, spryciarz. Kono tegami o Kiden ga uketotta toyukoto wa watashi wa shini kitto heika mo waga aruji ga tasha ni kudaru hazu mo arimasen. Kiden ni inochi ga aru no ga sannen de narimasen yo. Sate, ikinokotta kara ni wa Kiden ni wa warera ni kawatte atoshimatsu o shite moraitai. 闇にうごめく不穏の者たちを打ち滅ぼさねばならないのです。モニカやトマシを覚えているでしょう。彼らの仲間は未だ残っています。女神の眷属と地上の人間すべてに深い恨みを抱き復讐の時を待っています。もしも捨ておけば。Tomasa i Monikę, tych, którzy byli odpowiedzialni za eksperymenty i śmierć Geralta. Strona i kronie. No tak, tak, tak. Karela wa mago o kotonaki Fodora no kataki. Sono koto.
夢夢を忘れなきように。最後に、大司教殿は宮城の隠し部屋にて健やかにとは言えませんがお過ごしです。隠し部屋の入り口はこの手紙を預けた者に伝えてあります。私は主の勝利を信じている。だが信じた上で敗北した場合の策も講じる。貴様らが世を滑るというのであれば、この私の予想を超える働きをしてみせろ。それがエーデルガルト様への手向けであり、勝者の義務だ。ヒューベルトか。この手紙に書かれていることは、いや、真実なのであろう。そうであれば、すべてがつながる。至急、レアとも話さなければ。私たちの戦いはまだ終わらないのだな。闇にうごめく者、その者どもを撃たねばフォドラに平穏は訪れない。Tak jak wspomnieli Hubelty, Setef, dopóki pukamy naszych ukrytych w ciemnościach wrogów, nie zaznamy spokoju. A najpierw trzeba dotarć do Leia. あなたが私を迎えに来てくれるなんて。とてもピンチだ、スポコイネ。ないのですね。会いたかった。ずっとあなたに。セテス、フレ、あなた方も力を貸してくれたのですね。この子を支え。Ależ pięknie kipują włosy przez bark. 感謝します。Skrzywienie zawodowe, wybaczcie. 本当に。本当に無事でよかった。これ以上同胞が失われるのは耐えられん。こうしてアンバルで再会できて昔が思い起こされますね。ああ懐かしいな。久しぶりにゆっくりと思い出話でもしたいところなのだが、実はなレア、我々は帝国の者からではあるが、とてつもない情報を得ている。我々に敵対する闇にうごめく者の存在をついに掴んだのだ。女神の神祖のことも我々のことも。Czyżbyśmy wreszcie przestali grać w Pronoun Game? すべてを伝えるべきではないかと私は思う。闇にうごめく者。女神の眷属と地上の人間を恨み、恐ろしいことを企んでいると。Co może być gorsze niż ICBM? Kimi no kuchy kara kono mono ni subete o katatte kure. Kimi shika shiranai koto mo aru hazu da. Wakarimashita. Watakushi no shiru kagiri no koto o ohanashi shimashou. Inishie no jidai yori yami ni ugomeki Fodora no annen o. Mieliśmy okazję się z niej spotkać, owszem. Tashika desu. Mukashi.ネメシスという男がいたことは知っていますね。Masz na myśli tak zwanego króla wyzwoliciela? 解放王ネメシス。スター。女神より天帝の剣を授かった英雄とされた男だ。しかし、ネメシスはもともとは盗賊の首領、聖母を暴き。神祖の亡骸を奪いました。しばらく後ネメシスがザナドに現れた時、その手にはすでに天帝の剣がありました。To jest bardzo dobre pytanie。邪神と戦うために女神様から授かったという神話は後から作られた話です。ネメシスがどうやって剣を手に入れ、なぜザナドに現れたのかは分かりません。ですが彼はその剣でザナドの民を、神祖の眷属たちを虐殺しました。そして彼らの亡骸によってさらなる力を得、フォドラを戦乱に陥れたのです。ですが
盗賊風情のネメシスにそんな大それたことはできないはず。ネメシスに協力者がいたものと考えられ、当時も大掛かりな調査が行われたが、結果は芳しくなかった。その協力者こそが闇にうごめく者たちだったのだろう。そして今度は帝国軍を使ってフォドラを再び戦乱に落とし、In Nice of it, they played us like a damn fiddle. 目的のために一時的とはいえ彼らと手を結んだのですね。先生、シャンバラに行き、闇にうごめく者たちを止めましょう。シャンバロニア。血塗られた歴史を、赤き谷の惨劇を繰り返させてはなりません。Jak na to, że miała nam powiedzieć wszystko, to mam wrażenie, że dowiedzieliśmy się zaskakująco niewiele. Bo tak naprawdę w dużej mierze zostało... Co nam powiedziane, że Nemezis tak naprawdę był zmyśloną legendą? W pewnym sensie? Edelgarto を撃ち、レアを救い出した新政軍。直後、帝国の裏で暗躍していた者たちの存在が明らかとなる。フォドラに災いが及ぶのを防ぐため、新政軍は敵の本拠シャンバラを目指す。Generalnie to jest jeden z tych momentów, w którym bardzo podobnie przebiega kampania Złotych Jeleni. Więc dlatego ludzie bardzo często mówią, żeby nie grać ich po sobie, bo będzie się odczuwało takie znużenie materiału przez to, że są bardzo podobne rzeczy między sobą. Te dwie misje, ta, którą teraz mieliśmy i ta, która teraz będzie, są naprawdę bardzo, bardzo się podobne między kampaniami, więc... Nawet fabularnie tak naprawdę. だが、戦争の火種は消えていない。それを消し去るため、我々は闇にうごめく者の本拠だというシャンバラに向かう。どのような場所で、どのようなものがあるのか、何の情報もありませんのよ。フレンの言う通りだ。しっかり準備して、進軍に備えてくれ。あーたん。私も共に行きます。В наигоршем випадку, что се стане? Спушу нас, отмовки! いくらなんでも。それは危険だ。長い監禁生活で体力も落ちているだろう。彼らは古より我らに敵対してきました。確かめたいのです。Nie uważasz, że to trochę niebezpieczne? わかった。Nawet jeżeli jesteś smokiem? ならば止めはしないが、くれぐれも無理はしないでくれ。ずっと引きこもってたのに、いきなり遠出なんてまずいですよ。ベルナデッタ、囚われの身だったのを引きこもり。おい、たんちゃぴゃして、スウベキニカルト。レア様に負担がかからないよう、できる限りの配慮を考えよう。戦いになるかもしれねえもんな。そしたら、担いで走って逃げるぜ。アスパル君だけは、担ぐのやめてね。他の人に担当してもらいましょう。どのような敵現れるあっても、私たち守り勝ちます。皆さんがいらっしゃればきっと大丈夫だと私は思いますわ。相手は長きにわたって尻尾をつかませなかった恐るべき者たちだ。次に何かを仕掛けられる前に最大限の警戒とともに攻め入ろうではないか。Znaczy podejrzewam, że o to chodziło, tylko jednocześnie, że użyte słowa nie były najlepsze, że tak to ujmę. W każdym razie teraz jeszcze będziemy mieli jako tako normalny miesiąc, nie żaden jakiś udziwniony. Więc... Będziemy mieli dużo rzeczy do zrobienia. Dlatego już na pewno nie planuję tego robić dzisiaj jako tako, tylko chcę jeszcze zerknąć, czy mam jakąś ten... Bo tylko aż to za 30 minut się zamykają. A w końcu chcecie grać te klasze? Jak tak, to trzeba było mnie jakoś pisać, pingować.
Himbifo pingowaliście, ja nie zobaczyłem albo coś. Na pewno się uda. El Mao. Innym klasu już raczej zmieniać nie będę. Co najwyżej tobie mogę dać grę... Nie mogę dać Gemary? Nie, na Siri. Chuj. Dobra, tym drobnym szczegółem zajmę się na kolejnym streamie. Wydaje mi się, że w środę streama może nie być przez wizytę u dentysty, ale to... Nie wiecie, to po prostu powiem na pewno, że w środę streama jako tako zastępne nie będzie, dlatego widzimy się za tydzień w trzech domach. A na dzisiaj to było na tyle, dzięki za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć.